Witam serdecznie. Browar Gdynia znów nadaje. Znowu gdzieś z okolic środka Polski. Tematy hotelowe są bardzo wygodne. Nie trzeba robić śniadania, kochani. Tylko tak, w tym drugim łóżku żony brakuje. Przed nami kolejne piwo, tak już na poważnie mówiąc, kolejne piwo z Niemiec. Jestem trochę uśmiechnięty, ponieważ poczytałem stronę. Właśnie jaką stronę? Wydawać by się mogło, że stronę Halle Rüder Premium Pils albo Hasse Rüder, ale tak naprawdę AB InBev, jak to się jakkolwiek się to wymawia, czyli Anheuser-Busch, takie piwo jak Harden albo Koronę dziewczyny może kojarzą, Leffe czasami popijacie, czy inne marki Beck, Hackebeck, Diebels. Ja się przyznam, że od Becka chyba tak naprawdę zaczynałem przygodę z piwem zagranicznym w Bremen. Nie wiem, czy browar, czy rozlewnia, no wygląda jak browar. Nie byłem, ale to piwo jakby zwróciło uwagę, zwłaszcza taka edycja Maibock. Oni to puszczają chyba do dzisiaj, nawet w maju. Pozwoliła mi rozeznać się w tym świecie piwnym i zobaczyć, że jest nie tylko lager pusty. Chociaż w tamtym czasie generalnie jeszcze piwa były pijane. W tamtym czasie, to mówię chociażby, browar wspominam bardzo miło, w Gdańsku we Wrzeszczu, przed zakupieniem przez grupę Żywiec, który produkował Heweliusza, stąd Amber, próbuje nawiązać do tego piwa. Świetne piwo, wyżej nasycone jak początkowe EB. Często pite w Sopocie z sokiem, a to nie przeze mnie. Czyli Heweliusz, takie piwo, które, no gdańskie, to jeszcze były piwa, które spokojnie dawało się wypić zapewne albo w ogóle, albo mniej, tego nie wiem. Chociaż żyje piwowar gdański, on czasami coś kombinuje z browarem staro, właśnie nie wiem, nie staropolskim, tylko ze zduńskiej woli, tylko staro, kurczę. Coś tam, starszy człowiek z Gościszewem bodajże, to na pewno robił, piłem to piwo, no całkiem odtwarzał swoje receptury. Czyli no, to były czasy, krótko mówiąc, kiedy piwo jeszcze w miarę było piwem, kiedy dawało się to pić, ale człowiek powoli odkrywał, że w takich Niemczech jest coś jak pszeniczne. Kurczę, to było dziwne, naprawdę, serio. No i tutaj mamy AB Anheuser-Busch, Halle Rüder, kupiony, a śmieję się dlatego, trochę gadki będzie, śmieję się dlatego, że wchodząc na stronę, które patrzę, a tu same przeciwności, znaczy takich przeciwności jeszcze nie widziałem. Generalnie z drugiej strony piszą tam prawdę ludzie, ale zdjęcia mówią co innego, czyli używają zamiast peletu chmielowego, czyli granulatu, używają koncentratów chmielowych, ażeby, no, udowadniają, że to naprawdę ma lepsze przełożenie i lepsze wydajności. Być może, ja nie wiem. Ale zaraz na zdjęciu mamy gościa, który wsypuje ręcznie do kadzi worek z chmielem, nie? Z szyszkami. To jest taki śmiechu trochę warte. Albo piszą o własnych ujęciach wody i tak dalej. No, być może. Znaczy na pewno są, jeżeli piszą o takim no, podejściu rzetelnym i tak dalej, i tak dalej. Po czym informują, że browar codziennie opuszcza 1 300 000 hektolitrów. Albo jakby szczycą, no, chwalą się tym, no jeszcze się chwalić, prawda? Że mają 65 unitanków, które ogólnie, ich ogólna pojemność około etwa, circa, tam no, takie teksty piszą, wynosi 26 milionów litrów. To tyle, co 130 tysięcy wanien do kąpiela. Nie śleść, manę. Uda? Kurczę, nie no. Zobaczmy. Premium Pils. Typowo koncernowy, ale niemiecki. Powiem wam, że butelka
Ja się skuszę na tę butelkę, zabieram ją do domu ze sobą. Świetna, takiej nie widziałem. Ona jest tutaj rzeźbiona, tak jakby w sześciokąt. Raz, dwa, w pięciokąt. Pentagram. W pięciokąt. Jest, kurczę, jakaś taka inna, solidna, szczerze powiedziawszy. Bez oznaczeń. No jest półlitrowa, tak? No oczywiście bzdury typu jakość od 1872 roku. A może nie bzdury, może jest ta jakość. Typówka niemiecka, czyli ważone nach tym deutschen Reinheitsgebot. What? Co my tu mamy? Wasser, Gerstenmalz, Hopfen i Hopfen Extrakt. Nie ma hefe, nie ma drożdży. O kurczę. Czyli woda, słód jęczmienny, drożdże, przepraszam, Hopfen, ten chmiele i ekstrakt chmielowy. Aby generalnie siedziba w Belgii, mocno marek mają kupionych, moc marek z Ameryki Południowej. Więc cóż, kapsel, jak zwykle w niemieckim wydaniu, ładny, stać ich na to. Biało-czerwony. No i cóż, jedziemy. Przyznam się, że nie do końca jest schłodzony. Nie do końca jest schłodzony. No ale... o! Coś czuję. Kurczę, czuję brzeczkę i... taki efekt przepasteryzowania. No ale zobaczymy. Piana strzelająca kompletnie nie utrzyma się. Słychać. Klar godny pozazdroszczenia. Gdybym mógł, to proszę. To mogę mówić przez tą. Ja widzę ekran. Mam nadzieję, że wy widzicie mnie. O, tak nawet lepiej widzę. Ta. Piana biała, brzydka, bardzo brzydko zbudowana. Nasycenie, jak w typowym, kurczę, piliście. A alkohol 4,9% objętościowo. Co do aromatów, brzyczkowy, browarowy. No jakoś mnie to nie podnieca. Jest coś w tym aromacie takim... coś jest plastikowego. Coś takiego, kurczę, dziwnego. To nie jest brzeczka, ani to nie są drożdże, ani to nie są chmiele. A może chmiele? Nie umiem tego określić. Plastik. Ale nie palący się, tylko taki, wiecie... kiedyś żołnierzyki były takie plastikowe. Kupowało się, zbierało się armię i tak dalej w kiosku, w woreczkach foliowych. Nawet nie na strunę, bo to nie było mowy takie... nie wiem, starsze pokolenie pamięta, to jak się otwierało taki ten woreczek, tam było z 12 żołnierzyków i budowało się, a tam generalnie chodziło się z nimi, kolekcjonowało, też walczyło się na podwórku. No takie to były czasy. To taki sam aromat, taki, widzicie, świeżutki plastik, ale nie z Chin, taki... powaga, ziemniak. Mogłem schłodzić to piwo. Ja bawię się kapslami. Słuchajcie, no jest słabo, krótko mówiąc. I to chyba jest clue całej recenzji. Wypiję to piwo. Ale... ja bardzo wątpię. Ja nie wiem, gdzie oni to sprzedają w Niemczech. Butelka piękna. Muszę powiedzieć, że bardzo ładna. Chyba się na nią skuszę. I o tym piwie chyba tyle mogę powiedzieć. Nie, nie. Znaczy, żeby było jasne, piwo jest do końca 07-17, czyli zostało miesiąc. No nie, cały miesiąc.
To piję, nie? Ale miałem nadzieję na szał. 1 300 000 litrów dziennie. Wydajność żywca, to nie pamiętam teraz, dobowo. Dobowo czy na zmianę? 80 tysięcy pusz. Kurczę, nie pamiętam. Nie chciałbym mieszać. Słabo. Wypiję, ale panie, no nic, nawet to, że dupy nie urywa, to jest jasne, ale jest światełko w tunelu. Jest lepsze niż, znaczy jest pijalne, bardziej pijalne niż nasze koncerny. Bynajmniej niektóre, które próbowałem wypić i byłem zmuszony wylewać. Nie mówię to piwie rycerskim, które znajdziecie na kanale i chyba podlinkuję. Skończyło się degustacją wody, ale no jest lepiej niż niektóre koncerny. No jest lepiej, ale no szału nie ma, Pilsner, kurde. Premium. Pewnie ma podwyższony ekstrakt z syropem. Czy to fruktozą, czy glukozą. No dobra, do zobaczenia.